Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na jubileuszowej 13. KHT. Przepraszam, że tak późno, ale miałem dzisiaj cały dzień zajęty. Ja uprzedzałem, że będzie gdzieś koło 22 w rezultacie, bo chciałem po prostu zrobić... Musiałem coś załatwić, po prostu coś również ważnego dla SWT TV. Proszę Państwa, nie przedłużając, dzisiaj chciałem zająć się dwoma rzeczami. Jedno mi tu właśnie idzie, jedna sprawa mi idzie. Dobra, już właśnie tu z powrotem nie przeszkadzaj. O, ale się zaraz będzie kłócić ze mną. To jest raz. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo to wszystko robię w biegu. Dopiero wróciłem, proszę Państwa, więc nie dziwcie się, ale słychać pewnie. Dobra. Proszę Państwa, pierwsza sprawa to napisałem właśnie rano, ponieważ wczoraj na komisji padło pytanie jakby retoryczne, czy pani służyła w SB do tej policjantki, jakby to miało być usprawiedliwieniem takiego działania. I po trochu jest. Ja rozumiem intencje posła Pięty, natomiast nie rozumiem zupełnie reakcji na to wszystko i przekazu, który poszedł w świat. Bo tutaj dochodzimy do sytuacji, w której nagle w aferze Amber Gold winny będzie jakiś podrzędny policjant, podrzędna policjantka, która sobie służyła parę lat w SB po prostu. To jest bzdura. Nie zamieniajmy w to. Ona miała przełożonych, którzy nigdy nie służyli w SB, którzy przyszli po roku 90. A teraz dlaczego to jest także jej wina? Dlaczego to jest jej wina? Bo dała się zaszantażować. Ty służyłaś w SB, to musisz być posłuszna. Ja miałam to ciągle, proszę Państwa. Wielokrotnie byłem brany na dywanik. Mówię, no słuchaj, to co ty się wygłupiasz? Musimy tutaj to zrobić to, nie możemy tego zrobić. A jak się upierałem, no wiesz, ty przecież masz te 7 lat w SB. Powiedziałem, mam, no i co z tego, że mam? Wszyscy wiedzą, że mam, wszyscy tu naokoło wiedzą, że mam i wielkie mi rzeczy po prostu. Ale to wiązało się, tak jak wczoraj mówiłem, z awansem. Dlatego dałem ten fragment tego dzisiejszego tego artykułu w Niezależnej, ponieważ to zaczyna coraz bardziej w kierunku, że karzemy po prostu tych, którzy nic nie mieli do gadania po prostu. I teraz wam tłumaczę, dlaczego nie mieli do gadania. Właśnie dlatego, że dali się w ten sposób zaszantażować. Zresztą ja też zauważyłem, że do pewnych akcji dobierało się ludzi z przeszłością w SB, takich, których można było zająć, dlatego, że oni byli bardzo mobilni, tak powiem, bardzo modalni. O. Ponieważ zawsze im zarzucano po prostu to. Jak ktoś się nie potrafił przed tym bronić, a niewielu takich było, którzy potrafili się przed tym obronić, to niestety postępował tak jak ta policjantka, no po prostu, czyli jak w posterunku numer 13. I to jest sprawa, którą właściwie zakończę, dlatego to tutaj pokazałem, bo obawiam się, że mam nadzieję zresztą, że za aferę Amber Gold odpowiedzą ci, którzy ją stworzyli, a więc przełożeni. Po prostu przełożeni, a są to nazwiska ogólnie znane, nazwiska z pierwszych stron gazet i żaden nie ma przeszłości takiej jak ta pani policjantka. Ta pani policjantka w sumie też jest ofiarą. Proszę zrozumieć, ja jej nie bronię. Też jest ofiarą i to ofiarą z własnej winy, bo dała się, bo ja bym walnął pięścią w stół i powiedział, dajcie mi święty spokój. Możecie mnie zwolnić, ale ja robię swoje po prostu. I już. Ale niestety trudno wymagać od wszystkich dom, dzieci, różne historie. I tak jej to nie uratowało, ale to najmniej to ważne w tym momencie. Proszę Państwa, rzecz druga i to rzecz dotycząca ekonomii. Jak Państwo wiecie, jest projektowana i weszła szybko ustawa o ochronie czy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Ja powiem na początku jedną rzecz. Jak wszyscy wiedzą, ja kocham zwierzęta, sam mam zwierzaki w domu, ale nie jestem ekoterrorystą, bo tak to się nazywa, ekoterroryst. Były nawet kiedyś, usiłowano stworzyć wydziały w zachodnich służbach tak zwanego ekoterroryzmu, ale okazało się to być zbyt niepoprawnie politycznie i zrezygnowano. Ja sam słyszałem na jednym ze spotkań służb nieśmiałe pytania jednych z naszych partnerów, z natowskich, co my sądzimy na temat ekoterroryzmu. Widocznie u siebie mieli ten problem jeszcze większy niż mamy my. Chociaż jak się okazuje, my mamy problem bardzo potężny. Proszę Państwa, to, że psów nie można wiązać na łańcuchu i tak dalej, ja to pomijam, to wszystko, co jest w tej ustawie. Z moich informacji, z tego, co się dowiedziałem, wiem jedno.
W skrócie. Rynek ten w Polsce jest wart 7 miliardów złotych. To są fermy, maszyny, zwierzęta, kredyty, które hodowcy mają w bankach. To jest ileś tysięcy miejsc pracy. Tutaj jest powiedziane w moich materiałach, że ponad 60 tysięcy naszych Polaków pracuje na tych fermach. Do tego, jeżeli dodamy jeszcze całą dodatkową technologię, czyli na przykład karmienie, no to są odpadki po rybach, zdaje się, czy odpadki po, czyli hodowcy kur, hodowcy ryb, też na tym dużo stracą. Te wszystkie wymogi są tutaj przestrzegane. Ja nie chcę mówić tu o sprawach, bo nam żal tych pięknych norek, tych ślicznych, miłych zwierzątek i tak dalej. Oczywiście, że pewnie nam może być niektórym trochę żal. Ale ten rynek przynosi w sumie 2,5 miliarda złotych rocznie. Stać nas na wyrzucenie tego. A co się teraz stanie, proszę Państwa? Dzieje się coś takiego, że w ten rynek wejdą natychmiast dwie podstawowe nacje, czyli Rosjanie i Chińczycy. Natomiast jest jeszcze kwestia utylizacji, na której polskie firmy zarabiają, a więc Polska zarabia. Otóż jest taka fundacja, która się nazywa chyba Otwarte Klatki. Według informacji, którą dostałem, to kapitał niemiecki zaproponował wspólną walkę z przemysłem futrzarskim. I to jest przedstawiciel branży utylizacyjnej. Chodzi o 500 milionów złotych rocznie, które z Polski wypłynie. Ktoś mi tutaj napisał, że norki żywią się odpadami poubojowymi z ferm drobiu i przetwórstwa rybnego i ci przetworcy i hodowcy drobiu zarabiają na tym po prostu. I w tej chwili będą musieli płacić za utylizację resztek niemieckim firmom. Pozostałości po drobiu i rybach w Polsce szacuje się na ponad 750 tysięcy ton. Jest o co walczyć. Tak to mniej więcej powoli zaczyna wyglądać. Rosjanie i Chińczycy, którzy po prostu są zainteresowani, byśmy wypadli z tego wszystkiego, ponieważ nasz rynek jest jednym z najpotężniejszych na świecie, nie tylko w Europie, przejmą natychmiast nasze aktywa. Tym bardziej, że jak się okazuje, ten polskie hodowle i przemysł futrzarski w naszym kraju to jest 98% kapitału rdzennie polskiego. Nie ma chyba w Polsce takiego przemysłu, który mógłby się pochwalić tą liczbą. Ja jeszcze powiem jedno, mnie nikt oczywiście nie zapłacił za to, że ja to reklamuję. Ja już o tym mówiłem, zdaje się, 2 miesiące temu. Ja po prostu cały czas uważam, że polski przemysł powinien być chroniony. Bo niszcząc polski przemysł futrzarski, ratując te biedne norki, my po prostu wyeksportujemy te norki do Rosji czy do Chin, gdzie naprawdę nie będzie problemu i nie będą mieli żadnych etycznych wątpliwości co do tego. Tak to mniej więcej wygląda. Jutro jest w trybie przyspieszonym, jest komisja. Ja tu widzicie Państwo, czytam sobie, bo tutaj zebrałem informacje, więc chciałem sobie, żeby tu mówić o co chodzi. Prawda? Rosjanie, jak już mówiłem, to przejmą. Jutro jest komisja, która chce to szybciutko uchwalić, niewątpliwie. Pewnie będzie duża awantura na tej komisji. Oczywiście powołamy się na słowa prezesa Kaczyńskiego, a ja słuchałem tych słów na turze, one by zostały troszeczkę przeinaczone i wykorzystane, bo to wcale nie chodzi o tak dokładnie o pełen zakaz, tylko o dopilnowanie pewnej humanizacji tej pracy, czyli dopilnowanie właściwie wszystkich zaleceń Unii Europejskiej, która Polska i tak w tym momencie spełnia. Od roku 2012 Polska zwiększa ilość eksportu skór zwierząt futerkowych. Wyprzedza w tym momencie wszystkie inne państwa, takie jak Holandia, USA, Kanada, Grecja, Finlandia, prawie wszystkie.
Jesteśmy naprawdę potentatem. Jeżeli chcemy zniszczyć ten potentat, proszę bardzo, tylko powiedziałem, to jest 7 miliardów złotych, 2,5 miliarda straty i rynek wartości 7 miliardów, jeżeli chodzi o aktywa, jest pełen strat. To jest, proszę Państwa, coś, co nie jest naprawdę, co nie powinno się wiązać z polityką, ale raczej powinno się wiązać głównie z ekonomią. Pamiętacie Państwo, jak mówiłem o tym, że coraz bardziej widzę, że polscy przedsiębiorcy mają podgórkę i będą mieli. I będą mieli podgórkę. A przepraszam, właśnie, przepraszam, poseł Suski nie pięta. Przepraszam, pomyliło mi się, to wracam do pierwszego tematu. Dziękuję, panie Januszu. To jest prawda. Także tak to właśnie wygląda. Nie wiem, co państwo o tym myślicie. Oczywiście mogą państwo odsądzić mnie czci o wiary, bo wśród was jest dużo ekologów. Ja przygotowuję się do specjalnego właściwie programu o ekoterroryzmie. Na przykładzie właśnie tego, co się dzieje w puszczy, co się dzieje właśnie ze zwierzętami futerkowymi, bo chcę po prostu udowodnić, że od początku lat 70. ruchy ekologiczne wykorzystywane są wyłącznie w walce gospodarczej. Przedtem jeszcze było w walce wywiadowczej, na przykład przez Rosjan, tworzenie cały ruch zielonych w Niemczech i ten ogromny protest przeciwko kruzom i pershingom, który przetoczył się przez Europę Zachodnią, było to ewidentne ruchy sterowane przez Związek Radziecki jeszcze, przez KGB, które wykorzystały pełną pustkę ideologiczną powstałą po epoce hipisowskiej, ale o tym powiem wyraźnie jeszcze kiedy indziej. No i natychmiast rozpoczęły swoją działalność. Następna rzecz to jest właśnie te już po roku 90, kiedy ruchy ekologiczne wykorzystywane są w celu niszczenia konkurencji. Przykład naszej autostrady, prawda, tej słynnej Doliny Rozpudy, która opóźniła pracę nad autostradą, wymusiła dość duże koszty w tym momencie, a pewnie chodziło o to, że Rosjanie mieli zupełnie inne możliwości, zupełnie inne plany związane z tym. Oni cały czas optowali za eksterytorialną autostradą Kaliningrad-Mińsk i tak to właśnie wyglądało, proszę Państwa. Ja wiem, że to dzisiaj 13 odcinek, więc może jest taki niespójny, tym bardziej, że ja już miałem dzisiaj bardzo dużo właśnie roboty w przygotowaniu pewnych rzeczy. Oj, coś mi tu, przepraszam, o różnych historii, jako 13 mi to wiedziałem, że mi to tak nie pójdzie. Zdecydowałem się powiedzieć o tym rynku futrzarskim, dlatego że to jest to, co się dzieje teraz, a ja pamiętam historie związane z prywatyzacją i zażynaniem polskiego przemysłu na początku lat 90. czy później w latach 90., włącznie z przemysłem chemicznym, prawda? Nie mówiąc już o przemyśle farmaceutycznym, gdzie okazało się, że wszystko żeśmy sprzedali i zamienili się w jedną wielką pakowalnię rzeczy, które na Zachodzie produkowane, a pieniądze nie dostawaliśmy my, tylko dostawały te koncerny. Okej. Krócej dzisiaj, trochę chaotycznie, za co przepraszam, proszę mi wybaczyć. Jutro o 20:30 zapraszam jak zwykle. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia. Do jutra.